Gdy w zadaniu jest wyraźnie powiedziane, że pewne płatności powtarzają się cyklicznie w tej samej wysokości, możemy mówić o tak zwanych rentach, czyli anuitetach. W nich możemy ustalić na przykład wartość obecną, czyli ile te wszystkie płatności, które mają się pojawiać przez określony okres czasu przy obowiązywaniu w każdym z tych okresów określonej stopy procentowej, możemy ustalić ile warte są te wszystkie płatności w momencie podejmowania decyzji, czyli wartość bieżąca rent jak najbardziej jest do policzenia. Można skorzystać z tego wzoru, który jest po lewej stronie, oczywiście przy założeniu, że mamy do czynienia z płatnościami dokonywanymi na końcu każdego okresu, czy to miesiąca, czy to roku. Oczywiście stopa procentowa razem z czasem, tu jest czas, a tu stopa procentowa muszą być ze sobą uzgodnione, muszą być w tej samej częstotliwości, na przykład rocznej, czy w skali miesiąca uwzględniane. I można korzystać z tego wzoru lub z gotowych, tak jak tutaj widać, tablic finansowych. Na przecięciu odpowiedniego wiersza i odpowiedniej kolumny, tak jak tutaj zaznaczam w wartościach przykładowych, na przykład 8 lat i stopy procentowej na poziomie 5%, mamy pewną wartość, którą możemy nazywać mnożnikiem. Jeżeli znamy wartość tej stałej płatności, bez problemu możemy ustalić, jaka jest wartość obecna rent dokonywanych cyklicznie w stałej wysokości przez określony okres czasu. I wtedy, jeżeli wiemy, ile wynosi ta płatność, na przykład 1000 zł, i przemnożymy przez określoną tutaj w tablicach znalezioną wartość wewnątrz tutaj tych tablic finansowych, możemy ustalić, ile te płatności są warte w momencie podejmowania o nich decyzji. To są zadania na przykład na ustalenie wartości wszystkich rat kredytu lub też wartości stypendium otrzymywanych przez studentów. Pamiętając o tym, że tablice takie samodzielnie można wykonać, sposób obliczeń idzie zdecydowanie szybciej niż korzystać z tego wzoru i my decydujemy, który ze sposobów wykorzystamy. Oba powinny dać nam tę samą wartość.